Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Kidowicach. Oczywiście widzowie, kochani, jak mogliście zauważyć, kto jest na moim kanale Szczypson, tam filmy zaczęły się pojawiać co drugi dzień. Dlaczego? Ponieważ styczeń chciałem poświęcić również na mój kanał vlogowy. Serdecznie was zapraszam na ten kanał, ponieważ wczoraj pojawił się tam pierwszy odcinek, który jest z oglądania TikToków, które przygotował dla mnie Jagieł, więc serdecznie was tam zachęcam, żebyście wbili, ponieważ ubaw był po pachy, śmiałem się aż miło i nawet próbowałem złapać wodę w powietrzu i mi się, no zobaczycie, musicie zobaczyć, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Więc serdecznie was zapraszam na mój kanał vlogowy, ponieważ tam odcinki zaczynają się pojawiać, pierwszy z TikToków, a za niedługo będzie kolejny, również całkiem ciekawy. No i już pracuję nad kolejnym i mam nadzieję, że będą fajne te filmy, że wam się spodobają. Mam nadzieję, że w 2024 roku o wiele więcej filmów pojawi się na moim kanale vlogowym. Jeżeli tak się uda, jeżeli tak faktycznie będzie, będę mega szczęśliwy, bo muszę przyznać, że tamten kanał sprawia mi niesamowitą radość. Jest to zupełnie coś innego niż Minecraft i po prostu robi mi się to wybitnie. Ale słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Minecraftie, dzisiaj jesteśmy w moim biurze, gdzie jesteśmy, prawda, tu, pod tym, prawda, orangutanem, czy gorylem, siedząc sobie w moim biurku i rozmyślam nad tym, co powinienem zrobić. I słuchajcie, pomyślałem sobie nad taką jedną rzeczą całkiem ciekawą, którą chciałem zrobić dzisiaj, ale niestety dzisiaj jej nie dam rady zrobić, więc będziemy musieli ją przełożyć na jutro, ale spokojnie, zrobimy to. Już wam teraz powiem, co to będzie, ponieważ chciałbym po prostu porozmawiać z moją siostrą a propos tego, jak ona była uwięziona u magika. Jednak mam nadzieję, że ona coś pamięta stamtąd, że coś mi będzie mogła powiedzieć, że jakoś wiecie, że porozmawiamy sobie na ten temat, że spiszę sobie jakieś jej oświadczenie i tak dalej, może pogadamy właśnie tutaj, może to będzie pierwsza rozmowa, którą wykonam w tym moim biurze, co? Może ta? Jeszcze z tego, co wiem, dziewczyny chyba ani razu nie były w wieżowcu gangu chłopaków. No, wiadomo dlaczego. To jest w końcu wieżowiec gangu chłopaków, a nie wieżowiec dziewczyn. Więc uważam, że tutaj nie powinny mieć w ogóle wstępu, aczkolwiek, jeżeli ja zaproszę je tutaj, żeby po prostu z nimi porozmawiać, no to chyba mogę. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że to jest biuro, do którego tutaj, prawda, ktoś na rozmowę może przyjść. Więc swobodnie wchodzić tu nie mogą, ale na rozmowę jak najbardziej, więc wydaje mi się, że jutro zabierzemy sobie tutaj moją siostrę, porozmawiamy z nią i tak dalej, bo dzisiaj niestety nie ma, więc dzisiaj niestety nie dam rady tego zrobić, ale spokojnie. Co, jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze i ja nie rozumiem totalnie, co znaczy słowo uciecze, ale tak się ponoć mówi, więc ja to muszę zaakceptować. Dobra, słuchajcie, zajmijmy się w takim razie innymi rzeczami w dzisiejszym odcinku, ponieważ ja myślałem, co mógłbym zrobić i szczerze mówiąc, wpadłem na jeden ciekawy pomysł. A tym pomysłem, widzowie, jest oczywiście zbudowanie bunkru, ponieważ my już na Kidowicach mamy zrobioną wieżę, czyli coś, co jest ponad naszą, prawda, tutaj ponad, jak to się nazywa, ponad powierzchnię ziemi, no i fajnie, i deszcz zaczął padać, no jak ja lubię takie rzeczy. Ponad powierzchnię ziemi jest już jakby coś zbudowane, teraz by się przydało zrobić coś poniżej, czyli na przykład właśnie zrobienie takiej... Co to są za burze? Halo, halo, dlaczego tutaj teraz się nagle tak zrobiło? W każdym razie chcę zrobić bunkier w dół, wiecie o co? Co jest grane? Co tak wali te pioruny? O nie, widzowie, coś się dzieje niedobrego, coś się dzieje niedobrego. Ja właśnie za bardzo nie wiem, nie wiem co. Ale coś jest nie tak. Oba! Kurczę, wpadnę w... Coś jest... O nie, 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 widzowie, to mi się nie podoba. Tej głowy tam nie było. Tej głowy tam nie było. Oj, nie, 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 nie. To jest zdecydowanie coś niedobrego, co się wydarzyło. I to się pojawiło chyba w tej sekundzie w ogóle. Ja dostałem obrażenia od tych jeżyn. Mam wrażenie, że wcześniej tam tego nie było. Bo bym na to zwrócił uwagę, przecież ja się patrzyłem w tą stronę. Ej, dobra, ale dziwna akcja w ogóle. Dobra, czekajcie, czekajcie, co chodzi z tą głową? Dlaczego jest kolejna głowa? Ej, mi nie podoba mi się to. Jest jedna głowa tutaj, która została zamieniona zamiast mojego tosta. Tam teraz się pojawia kolejna na wieży z naszych głów. Nie podoba mi się to. Uważam, że takich rzeczy tam nie powinno być. I nie wiem, co tam się kryje. Ale zaraz to pewnie sprawdzimy. Tylko pytanie, czy tu jest gdzieś magik? Kurczę, boję się, że on tu gdzieś jest, nie? Boję się, że on tu gdzieś jest i że ja go spotkam i będziemy mieli przypał. Czekajcie, czekajcie, zejdźmy sobie na dół tutaj do tego mojego magazynu. Odłóżmy sobie wszystko, co mam. A nie, ja mam, w sumie nic nie mam takiego cennego. Mam trochę kitcoinów, mamy pierdzistoleta, tylko no nam się nie przyda. Dobra, czekajcie, czy ja... Zbroja, gdzie mam zbroję w ogóle? Jak gdzieś zapowiedziałem w ogóle moją zbroję całą. O, tu mam jakiś napierśnik, ale... Nie no, tam dalej strzelają te burze. Czy ja mam iść tam do tej głowy? Dobra, chyba tam mam iść. Dobra, czekajcie, przejdźmy się tam, przejdźmy. Kurczę, co jest grane? Wiedźma tu stoi! Ej, ale się straszyłem! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bierzemy Śnieżkę. Pyk, dostajesz. Śnieżka... Nie wiem, jaka jest... Wymyślcie, widzowie, czarna rzucanie Śnieżki. Dobra, dlaczego tu za każdym razem, jak jest burza, i za każdym razem, jak takie rzeczy się dzieją, to również... znaczy, jak pada deszcz, to się respią te wiedźmy. Czekajcie. Kurczę, znowu wali ta burza. Czekajcie, dostałem torbę. Jaką czapkę z tego dostaliśmy? Co jest grane? Dlaczego ja dostałem z wiedźmowej torby jakiś eliksir dziwny?
czapka eliksir to jest. Nie, dobra, potion head. Dobra, idziemy tam, musimy wejść na szczyt tej góry, do tej wieży. Zobaczymy, czy tam coś się kryje, czy nie, czy coś się w tej głowie pojawiło. Nie wiem w ogóle, po co jest ta głowa. Oho, jest kolejna wiedźma. Dobra, dostajesz, niech cię truje. Pyk, dostajesz śnieżką. Pyk, kolejną. I pyk, kolejną. I pyk, leżysz, dobra, super. Okej, czy to mnie będzie truło? Ej, dobra, mnie to nie truje, bardzo dobrze, że mnie to nie truje. Dobrze było to sprawdzić, bo nie wiedziałem właśnie. Ale jak widać, własne czary mnie nie trują. Dobra, wychodzimy wyżej. Zobaczymy, czy coś tutaj się kryje. Dobra, uwaga, tak. Tutaj nic, dobra. Ej, dlaczego tu jest fioletowe trochę? Dlaczego tu się zrobiły fioletowe bloki? Halo? Ej, dobra, to mi się nie podoba. Tutaj też są fioletowe. O, nie, widzowie, to mi się nie podoba. Zdecydowanie to mi się nie podoba. Czekajcie. Tu też. I tu też. Ej, dobra, czekajcie, to jest na pewno sprawka, znaczy to musi być sprawka magika, bo to w końcu jego głowa, ale co on chce, tu znowu masa tych bloków. Czekajcie, musimy wyjść stąd, rozwalmy to, dobra, jesteśmy pod tą głową już, czekajcie, jak ja to mam wyjść wyżej, tam się wyżej już nie da wyjść. Czekajcie, musimy wyjść tak w takim razie, słyszałem wiedźmę, czekajcie, ja muszę sobie zrobić tak, w ten sposób, dobra, bo ja potrzebuję, czekajcie, nic nie widzę. Tu jest trochę jasno, dobra, tu wyjdźmy sobie wyżej na to. Zabierzmy trochę tych bloków. To i to. Dobra, i teraz wyjdziemy wyżej. Zróbmy sobie takie schody. Ja nie wiem, czy ja powinienem tędy wychodzić, czekajcie. Ja nie chcę się tak wkopać w tą głowę chyba. No dobra, trudno. Wkopmy się tutaj, uwaga, tak? Raz, dwa, trzy. Słyszę tu wiedźmę. O dobra, nie jesteśmy w głowie. O! Dobra, zrzuciłem ją. Zrzuciłem ją na sam dół. Ej, dobra, ja nie wiem, co tu się wyprawia. Ła, dostałem piorunem. Ja nie wiem, czy ja tu powinienem iść, czy nie powinienem. Dobra, czekajcie, jesteście tuż przed tą głową. Jesteśmy tuż przy tej głowie. Ja nie wytrzymam, dobra, magika nigdzie nie widzę. Wiedź też nie słyszę, więc jest git. Kurczę, te burze, dobra, wchodzimy do środka. O nie, tam są jakieś tabliczki. Nie, ja już czuję, co się święci, nie? Za każdym razem tak to wygląda. Ptaszki ćwierkają, tam widzę jakiś napis. Nie, to jest niepoważne. To jest niepoważne. Dlaczego takie rzeczy tu się wyprawia? Dobra, czekajcie, wejdźmy do środka. O nie, to jest znowu wiedźma. Gin. Chodź tu. Jest, dobra, pokonana. Okej, dobra. Dobra, jest git. Okej, tylko są tabliczki. Ptaszki mówią i ćwierkają, samą prawdę powiadają. Wśród was oszust, winowajca? Ja uważam, że to zdrajca? Dobra, ja nie wiem, dlaczego on takie jakieś tutaj nam jakieś rymy wrzuca i tak dalej. O co tutaj chodzi? Ale jaki zdrajca? Ptaszki mówią i ćwierkają, samym prawdę powiadają. Wśród was oszust, winowajca? Ja uważam, że to zdrajca. Ej, dobra, ja nie wiem o co chodzi, nie wiem o kogo chodzi. Kto jest zdrajcą niby, ale mega dziwne. Czekajcie, co bym potrzebował? Ja bym potrzebował jakoś zrobić tego dowód, że takie coś było. Nie mam aparatu tutaj. Ja na Palionowie miałem aparat, ale tu nie mam, więc zrobię sobie screena po prostu tego wszystkiego. Mamy screena tych napisów i wiemy teraz, co tu było napisane. Wychodzę stąd, zamykamy to. Nie chcę tu już być. Jezu, jak ta burza mnie stresuje. Dobra, tu murujemy to. Zabierzmy to na dół i teraz pozbądźmy się tego tu całkiem. Albo nie, dobra, zostawiam to tak, jak tutaj było. To muszę mieć dowody na to, nie rozwalam tych bloków. Dobra, schodzimy na dół. Ej, dobra, to jest nienormalne, co tu się wydarzyło teraz, nie? Dobra, widzowie, schodzimy i teraz tak, czekajcie, no ja mogę elytrą, mam elytrę, dobra, to zlatujemy sobie elytrą. Szybko, o, do mnie na chatę, dobra, wylądujmy sobie tutaj. Okej, dobra, ja nie wiem, co to było. Gdzie jest ta głowa? Przecież ona tam przed chwilą była. Nie, no dobra, to jest... Mnie za wariata będą mieli, nie? Ja przyjdę do Dave'a i powiem tak, siema Dave, ogólnie jest zdrajca wśród nas, dowiedziałem się o tym z głowy magika. I Dawid się spyta, z jakiej głowy magika? Ja, no, z tamtej, która tam była, już jej nie ma. No będę brzmiał bardzo wiarygodnie, nie? Bardzo wiarygodnie, nie, dobra, słuchajcie, ja muszę zabezpieczyć tego screena. Idziemy w takim razie do... jedyny mój dowód, to nawet nie mam screena tej głowy, mam tylko i wyłącznie screena tych napisów. To jest mój jedyny dowód w tej całej sprawie. Mam nadzieję, że wystarczy, że mi na tym uwierzą. Czekajcie, ja wejdę sobie tutaj i będziemy musieli... postawię sobie obraz. Aż zrobię sobie, powiem wam, obraz
z tego właśnie mojego dowodu. Postawimy sobie go tutaj w tym miejscu. Dobra, mam ten obraz, widzowie, dałem taki mniejszy tutaj po prostu, ale mamy, jest dowód. I uwaga, ptaszki mówią i ćwierkają samą prawdę, powiadają, wśród was oszust winowajca, ja uważam, że to zdrajca. Magik twierdzi, że wśród nas jest zdrajca. Jestem ciekaw, co na to będą, co na to powiedzą chłopaki i co na to powiedzą dziewczyny. Kto tak naprawdę jest zdrajcą na Kidowicach, jeżeli w ogóle ktoś taki jest. W ogóle ja uważam, że to bzdura. Uważam, że to jest kolejny sposób magika na to, żeby nas skłócić, żeby sprawić, żebyśmy się zaczęli teraz między sobą kłócić. Ja to oczywiście pokażę wszystkim. Ja to w ogóle pokażę na spotkaniu gangu chłopaków tam wyżej. I uwaga, ja jestem ciekaw, co reszta na to powie. Jeżeli oni, jeżeli będę widzieć po nich, że się jakoś tam wahają, że nie do końca są przekonani i tak dalej, no to będę mógł podejrzewać, że coś tutaj jest nie tak i coś jest na rzeczy. Ej, dobra, ja tu mam jakieś kitcoiny jeszcze. Ile ja mam kitcoinów? Czekajcie. O kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że jestem otworzony losową skrzynkę, a tutaj taki prezent. To takie prezenty to ja lubię oczywiście, jak najbardziej. Ile to jest kitcoinów? 300 kitcoinów mam, dobra. Okej, okay, ale to jest mało ważne teraz w tym momencie. W każdym razie odkładam sobie tutaj te rzeczy i mam nadzieję, że reszta mi wytłumaczy, co tak naprawdę z tym chodzi. Mam nadzieję, że nie ma zdrajcy. Ja szczerze w to nie wierzę, ale jeżeli macie jakieś info, które mogłoby mi pomóc, dajcie mi znać w komentarzach i zobaczymy, co uda nam się dowiedzieć.